Fundacja Słowo i Kropka oraz naszeczytanie.pl zapraszają na bajkę. Muzykanci z Bremy. Czyta cały zespół Główny Zawór Jazzu. Każdy na starość zasługuje na spokój i spełnienie marzeń, choćby tych najmniejszych. Wydawać by się mogło, że i pracowity osioł doczeka się wymarzonej emerytury. Ale jak się za chwilę okaże, nie musi tak zawsze być. Pewien osioł całe życie ciężko pracował, myśląc, że robi to wszystko dla swojego gospodarza, który na starość się mu odwdzięczy i pozwoli zamieszkać w swojej zagrodzie za darmo. Poczciwy zwierzak bardzo się jednak mylił, bo kiedy zaczął tracić siły i nie mógł już nosić ciężarów ani ciągnąć wózka z sianem, usłyszał któregoś dnia, jak gospodarz rozmawia z żoną. Coraz chudszy ten osioł, a i pożytku już z niego nie ma takiego jak kiedyś, narzekała gospodyni. Oj, prawda to, prawda, potakiwał gospodarz. Trzeba będzie rozejrzeć się za nowym zwierzęciem, a tego oddamy rzeźnikowi, niech zrobi z nim, co zechce. Ach, tak chcą mi się odwdzięczyć za całe lata ciężkiej pracy, złościł się nie bez powodu osioł. Ja dla nich robiłem wszystko, nie marudząc ni razu, a oni chcą ze mnie zrobić kiełbasę, szynkę albo i serdelki. Już ja znam tego rzeźnika. Nie prowadzi on domu starości dla zmęczonych pracą zwierząt. Nie przestawał osioł. Zdenerwowany tak długo myślał, aż wymyślił. Wiem, co zrobię, krzyknął z radości. Wybiorę się do Bremy i zostanę tam muzykiem. Całe życie czułem, że mam talent. Głęboko ukryty, ale mam. Tutaj pozwolę sobie wyjaśnić, że Brema to miasteczko w północnych Niemczech, więc już wiemy, skąd pochodził nasz osiołek. Do Bremy z gospodarstwa były jakieś 2 dni drogi, dla naszego zmęczonego osła może nawet 3. Nie zastanawiał się jednak ani minuty, wyruszył od razu. Po drodze rozmyślał, na jakim instrumencie będzie grał, kiedy już dotrze do miasteczka. Wiem! Podskoczył nagle z radości. Na harfie! Będę grał na harfie! Nie będziemy dyskutować, czy harfa to dobry instrument dla osiołka, w końcu nie nam to oceniać. Nasz osiołek wędrował lasem, doceniając uroki przyrody, wszak nigdy wcześniej na ich podziwianie nie miał sił ani czasu. Nagle z bocznej ścieżki wybiegł na drogę zziajany pies myśliwski. A ty czego tak biegniesz na oślep? Zgubiłeś swego pana, czy szukasz zajęcy? Dopytywał osioł. Ani jedno, ani drugie, odburknął pies. Uciekłem swojemu panu, bo na starość straciłem węch i postanowił oddać mnie do schroniska, tłumaczył. A to ci zbieg okoliczności, rzekł osioł. Ja też uciekłem z domu, bo gospodarz postanowił pozbyć się mnie na starość i oddać rzeźnikowi. Dlatego idę do Bremy. Zostanę tam znanym muzykantem. Jeśli chcesz, możesz dołączyć do mnie. Wydaje mi się, że byłbyś świetnym skrzypkiem, dodał. Pies nie wiedział, czy potrafi grać na skrzypcach, ale tak naprawdę w ogóle nie miało to znaczenia. Pies, podobnie jak osiołek, chciał uciec jak najdalej od swego pana, a że jeszcze nie znalazł towarzysza podróży, ucieszył się tym bardziej. I dalej powędrowali razem. Mijali właśnie mały domek nad rzeczką, kiedy drogę zastąpił im czarny kocur, a widać było od razu, że coś go martwi. Co się stało? A co ci się stało? Zapytali. Źle mi bardzo, zaczął się żalić. Wzrok już nie ten. Stary już jestem i nie chcę mi się polować na myszy. Wolę poleżeć blisko kominka albo wygrzewać się na słońcu. Gospodyni przywiozła z targu małego kociaka, a mnie wygnała z domu. Ciągnął swą opowieść. Wyszedłem więc, ale już za płotem poczułem, że nie wiem, co ze sobą zrobić. Ha! Co za dzień! Parsknął osioł. Chodź z nami, kocurze. Wędrujemy do Bremy. Zostaniemy tam sławnymi muzykami. Ja będę grał na harfie, a pies na skrzypcach. No, ty mógłbyś być perkusistą, jeśli chcesz oczywiście. Dodał z przekonaniem. Ale jaki kot miał wybór tak naprawdę? Mógł zostać sam w lesie albo ruszyć z nimi, więc powędrował w kierunku Bremy. Nie uszli daleko, kiedy usłyszeli koguta wydzierającego się na całe gardło. Kukuryku! Kukuryku! Piał, ile miał siły. A miał już niewiele, bo na pierwszy rzut oka widać było, że był bardzo starym ptakiem.
dlaczego piejesz w ciągu dnia? Czy koguty nie budzą ludzi wczesnym rankiem? Dopytywał osioł. Rankiem też piałem, rzekł kogut. I w południe. Pieję, bo gospodyni powiedziała do swojej córki, że do niczego już się nie nadaje i trzeba ze mnie jutro rosół na obiad ugotować. A kogut, jak możecie się domyślić, za nic w świecie nie chciał kończyć życia w zupie. Widzę, że i tobie dobrze zrobi wycieczka do Bremy, odezwał się kocur. Chodź z nami, głos masz z nas najlepszy, będziesz śpiewakiem w naszej kapeli, przekonywał koguta. Kogut przystał na ten pomysł i ruszyli dalej. Wszyscy czterej szli razem, opowiadając sobie historię swojego życia i żaląc się na niesprawiedliwość losu. Osioł chwalił się, że przed wielu laty mógł pracować od świtu do zmierzchu, robiąc sobie jedną przerwę w porze obiadu, a to tylko dlatego, że gospodarz wtedy odpoczywał. Pies myśliwski pamiętał czasy, kiedy zaganiał myśliwemu 100 zajęcy dziennie. Pokazywano go na wystawach i był ulubieńcem towarzystwa. Kocur wspominał, że nie przepuścił żadnej myszy w gospodarstwie. Nie zmrużył oka, póki wszystkie nie były złapane, a gospodyni w podziękowaniu przynosiła mu resztki z kolacji. Kogut rozwodził się nad czasami, kiedy nie było budzików, a pamiętał te czasy bardzo dobrze. I on był wtedy najważniejszy w całej wiosce, bo gdyby nie zapiał rano, zaspaliby wszyscy gospodarze, a wtedy krowy nie zostałyby wydojone na czas, ani świnki na czas nakarmione. Zwierzętom niepostrzeżenie minęła część drogi, ale słońce zaczynało już zachodzić i trzeba było rozglądać się za miejscem na nocleg. Wszyscy czterej ułożyli się wygodnie pod starym dębem. Osioł i pies na mchu, kocur na gałęzi, a kogut na samym szczycie drzewa, bo chciał mieć najlepszy widok na okolice. Ledwo zrobiło się ciemno, kogut podniósł alarm. Wstawajcie, wstawajcie! Krzyczał jak nakręcony. A co to? Ranek? Tylko słońce zapomniało wstać? Wściekał się kot. Nie, skądże znowu. Noc jeszcze, ale zauważyłem, że niedaleko. O tam, na końcu drogi, w chatce pali się światło i z komina leci dym. Widać, muszą tam mieszkać jacyś ludzie. Może udzielą nam schronienia na tę noc? Niby każde z nich miało niemiłe wspomnienia związane z ludźmi, ale noc w lesie wydawała im się jeszcze gorsza, więc postanowili zajrzeć tylko przez okno, co to za jedni mieszkają w chatce pośrodku lasu. Kiedy osiołek, kocur, pies i kogut podeszli bliżej i przez uchylone okno podsłuchali rozmowy, od razu przekonali się, że ten domek należy do bandy rozbójników, a ich przywódca jest wyjątkowo niemiły. Ja bym ich nawet nie pytał o nocleg, zaczął kocur. Są gotowi poćwiartować nas bez mrugnięcia okiem. To prawda, nie wyglądają na przyjaznych, dodał pies. Nie, prosić ich o nocleg nie mam zamiaru, ale możemy napędzić im niezłego stracha. Wpadł na pomysł osioł. Ich stoły uginają się od jedzenia, a my przecież nie pamiętamy, kiedy ostatni raz coś jedliśmy. I objaśnił zwierzętom swój plan. Zaczekali w ukryciu do czasu, aż ostatni z rabusiów zaśnie. I gdy tylko pogasły światła, do okna zastukał stwór, wydający z siebie przerażające dźwięki. Jednocześnie ryczał, szczekał, miauczał i piał, a wyrwanym ze snu rabusiom wydawało się, że jest on tak wielki, jakby na osła wskoczył pies, jemu na grzbiet wgramolił się kot, a na jego plecach usiadł kogut. Przyznacie sami, że był to widok tak przerażający, że nic dziwnego, że wszyscy oni wybiegli z domu, porzucając swoje skarby i to, co zostało po kolacji. W końcu przecież nawet najwięksi rozbójnicy czasem czegoś się boją. Krzyczały z ogromną radością zwierzęta. Kiedy tylko emocje opadły, czwórka naszych wędrowców zasiadła do kolacji i rozkoszowała się smakowitościami jak na prawdziwej uczcie. Jedli i pili, aż im się uszy trzęsły. Po kolacji osioł przeliczył zostawione przez rozbójników kosztowności. Miau! Jesteśmy bogaci i mamy dach nad głową! Krzyknął kot. Po skończonej biesiadzie całej czwórce zachciało się spać. To też każdy położył się tak, jak to lubił najbardziej. Kot znalazł ciepłe miejsce przy kominku. Pies położył się tuż przy drzwiach, bo tak zwykle sypiał. Osioł przysnął w ogródku przy płocie, a kogut oczywiście postanowił spać na dachu. Tymczasem banda rozbójników nie uciekła zbyt daleko i kiedy ochłonęła po tej nocnej przygodzie, przywódca odezwał się w te słowa.
Wydaje mi się, że ktoś nam zrobił żart, chcąc sprawdzić, jak jesteśmy czujni. I teraz drwi z nas, bo udało mu się przestraszyć prawdziwych rabusiów. Mówił coraz głośniej. Kto z was odważy się wrócić do naszej kryjówki i przekonać się, czy mam rację? I choć pytał dwa razy i nawet obiecał nagrodę za tę wyprawę, musieli w końcu losować, bo żaden nie miał tyle odwagi, by wrócić tam w środku nocy i narażać się na niebezpieczeństwo. W końcu wybrano Brodatego, najmniejszego z nich wszystkich. Wróć do naszej chatki i przekonaj się, czym było to coś, co wypędziło nas w środku nocy i nie pozwala nam wrócić do siebie. Rozkazał mu przywódca. Brodaty stanął przed domkiem i wydawało mu się przez chwilę, że wszystko jest jak dawniej. Rozbójnik już chciał wracać po swoich towarzyszy, ale postanowił zajrzeć jeszcze do środka. Wchodząc, zauważył oczy kota świecące w ciemności, ale wziął je za rozżarzone węgielki. Postanowił więc zbliżyć się i odpalić od nich pochodnie, lecz wtedy kocur podrapał go dotkliwie, sam wystraszony tym nocnym najściem. Wcześniej Brodaty przestąpił próg bardzo delikatnie, nie budząc wcale psa. Kiedy jednak wybiegał, podrapany przez kota, nadepnął psu na ogon, a ten nagle zbudzony ugryzł rozbójnika z całej siły w łydkę. Osioł, zaalarmowany przez pijącego koguta, kopnął Brodatego tak mocno, że rozbójnika odrzuciło daleko w pokrzywy. Przerażony rozbójnik biegł tak szybko do miejsca, w którym czekali na niego towarzysze i przywódca bandy, że aż pogubił w biegu buty. Kiedy dotarł na miejsce, z przerażeniem w głosie opowiedział o wszystkim, co go spotkało. Brodaty opowiadał. Nie mamy po co wracać do naszej chaty. Zamieszkały w niej złe moce, które próbowały wydrapać mi oczy, odciąć mi nogi, a później wystrzeliły mnie z taką siłą, że doleciałem prawie tutaj. Mówił i cały drżał z przerażenia. Musimy zatem poszukać nowej kryjówki. Zaczął przywódca bandy. Z dala od tego miejsca, bo jest ono przeklęte. Przepadły nasze łupy, ale lepiej nic nie mieć, niż zginąć, wracając po nie. W ten oto przedziwny sposób czwórka naszych wędrowców znalazła przytulny domek w środku lasu i już następnego dnia zaczęła próby swojej orkiestry. Osioł przygrywał na harfie, pies na skrzypcach, kocur na perkusji, a kogut śpiewał, jak umiał najpiękniej. Może i dobrze, że nie dotarli do Bremy, bo nie do końca jestem przekonana, czy tworzyli idealną orkiestrę. Jedno jest pewne, bawili się przy tym doskonale. I co najważniejsze, znaleźli miejsce, w którym mogli spędzić starość, tak jak tego pragnęli. Zapraszam do subskrypcji kanału naszeczytanie.pl. Cześć, tu główny zawór jazzu. Dziękujemy za... Nie. Cześć, tu główny zawór jazzu. Właśnie przeczytywaliśmy... Przeczytywaliśmy. Tak, jedziecie, jestem dziewczyny, za. Wy jesteście tutaj wizytówką zespołu. Uśmiech, mówicie i lecimy. Ja macham ręką. Cześć, tu główny zawór jazzu. Właśnie wysłuchaliście bajki, którą nagraliśmy. No i zachęcamy was do muzykowania, tak jak zresztą bohaterowie naszej bajki, do subskrybowania kanału Nasze Czytanie, no i może do subskrybowania nas, Główny Zawór Jazzu. Pozdrawiamy! Dzięki. Dzięki wielkie.